Dzień dobry, witamy na debacie zorganizowanej przez portal Sądeczanin Info. Debata pod hasłem Nowy Punkt Widzenia. Będziemy prowadzić wspólnie z koleżanką, jesteśmy dziennikarzami portalu, Bernadeta Waszkielewicz, Kinga Bednarczyk. I chcę przywitać, przedstawić naszych gości, liderów czołówki list pięciu komitetów wyborczych startujących w naszym okręgu numer 14. Pan Tadeusz Nowak jest liderem listy prawicy, członkiem partii Marka Jurka. Pan Andrzej Pacie jest liderem listy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Jedyny poseł w tym gronie, może jeszcze jedyny. Pan poseł Kazimierz Hajda, lider listy Polska jest najważniejsza. Pan Łukasz Polakiewicz, startujący z trzeciego miejsca na liście Ruchu Palikota. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. I Pan Kazimierz Krok, jedynka listy Polskiej Partii Pracy, sierpień 80. Zasady debaty są takie, że w pierwszej turze my będziemy zadawały pytania. Państwo mają 2 minuty na odpowiedź. W drugiej turze możecie Państwo zadawać pytania sobie nawzajem. Można też zabrać głos ad vocem, wtedy na odpowiedź jest 1 minuta. No to na początek takie pytanie do wszystkich panów. Proszę powiedzieć, dlaczego 9 października wyborcy powinni oddać głos właśnie na państwa? Może zacznij od pana Tadeusza Nowaka. Dziękuję bardzo. Uznaliśmy, że Polska zasługuje na to, aby mieć własną reprezentację parlamentarną. I polska prawica konserwatywna, chrześcijańska na to zasługuje. Ta odrębna reprezentacja potrafiłaby wyartykułować te elementy, które są dla Polaków bardzo dzisiaj ważne. Czyli ochronę życia, pomoc rodzinie, obronę złotówki i wiele innych związanych z naszymi codziennymi sprawami rzeczy, nad którymi partie będące w Sejmie raczą rozmawiać, natomiast mniej je rozwiązywać. Oczekujemy, że to, co wyartykujemy w Sejmie, będzie realizowane, bo my Polacy, jakoś tak się dziwnie składa, jesteśmy bardzo dobrzy w diagnozowaniu problemów. Natomiast troszeczkę już mniej jakby w ich rozwiązywaniu. Ja w tej chwili widzę i obserwuję sytuację, że w czasie tej kampanii wyborczej kandydaci, z całym szacunkiem do wszystkich kandydatów, jakby uczą się tego, co należy powiedzieć. Jest koniec kampanii, no i teraz wszyscy już jesteśmy jakby obryci z tych naszych programów. Wiemy, jakie są oczekiwania Państwa redaktorów, bo nie ukrywam, częstość występowania w debatach jest to takie jakby samo nauczanie się kandydatów. Myślę, że dla nas bardzo istotnym jest i ważne jest, że Państwo dziękuję przede wszystkim za to, że Państwo, że się nas zaprosili do tej debaty, bo wypowiedzenie Polakom, Sądeczanom, w naszym okręgu tutaj Małopolski, że jesteśmy, że chcemy Was reprezentować, że chcemy reprezentować troszeczkę bliżej, konserwatywną prawicę chrześcijańską, to daje nam możliwość taką, aby w tym Sejmie się znaleźć. Bardzo ubolewam z tego powodu, że nie zdołaliśmy porozumieć się w sprawach wspólnych list prawicy na dole. Dziękuję bardzo. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Ja reprezentuję, proszę Państwa, nurt konserwatywno-liberalny. Wbrew tutaj takiemu zagajeniu do tej audycji, które otrzymaliśmy w mailach, wcale nie jesteśmy żadną nową jakością. Jesteśmy na scenie 20 lat w tym praktycznie samym kształcie pod przywództwem pana Janusza Korwin-Mikke, a chcę dodać, że po prostu ruch konserwatywno-liberalny, zawiązując się w 88 roku, a później w 90 roku przyjmując nazwę Unia Polityki Realnej, nawiązywał do stronnictwa polityki realnej założonego na początku XX wieku, którego celem właśnie było jakby jeszcze w tamtym czasie walka wprost z postępującymi ideami socjalizmu i gdzie właśnie stała na codzienności tutaj dyskusja na temat, czym jest
polityka właśnie, czym jest polityka prawdziwa. Stąd właśnie ta nazwa polityka realna, a nie jakaś wydumana, ideologicznie przegłosowywana przez większość taką czy inną demokratyczną. Naszym tutaj hasłem podstawowym jest, że w Polsce wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co powiedział dzisiaj Lech Wałęsa, przyznając nagrodę brazylijskiemu politykowi, w Polsce jest nadal socjalizm, a nie kapitalizm. Wbrew temu, co właśnie szkoła uczy, że jest kapitalizm, co propaganda nam mówi w większości mediów, co mówi rząd, mamy po prostu socjalizm. Uważamy, że dobre drzewo nie wydaje złych owoców. Jaka sytuacja jest, każdy widzi. My chcemy po prostu to zmienić. Chcemy zmienić socjalizm. O tym mówimy my, mówili nasi przodkowie 100 lat temu, mówili ludzie tego nurtu od praktycznie zarania dziejów. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jak Państwo zapewne wiedzą, Polska jest najważniejsza, powstała właściwie po wyborach prezydenckich w zeszłym roku. No stało się to jak gdyby dosyć tak nagle, na znak protestu przeciwko wyrzuceniu dwóch naszych pań z Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy posłowie, tacy mniej medialni jak na przykład ja, przez sympatię i przez niezgodę na to, żeby potraktować w ten sposób członkinię sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, wyszliśmy z Prawa i Sprawiedliwości. Mniej tu zagrały role ideologiczne czy programowe, bardziej jak gdyby ta niezgoda na taką dość ostrą i nieprzyjemne potraktowanie sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego. Niemniej jednak no, tutaj muszę powiedzieć tak. Mówi się, że głosy oddane na małe ugrupowania to głosy stracone. Mnie się wydaje, że właśnie głosy oddane na te duże partie, które rządziły i rządzą słabo i nic nie robią, to są właśnie głosy stracone i dlatego należy oddawać głosy właśnie na te mniejsze, nowe ugrupowania, które wniosą coś nowego do naszej rzeczywistości. To będzie głos oddany w dobrym celu. W walce Goliata z Dawidem powinno się wspierać Dawida, a nie Goliata. Nasz program, no, który był dosyć szybko jak gdyby układany, no bo partia nie powstawała jak gdyby przez długi okres czasu, tylko stało się dosyć szybko. My chcemy być konserwatywni obyczajowo, a liberalni gospodarczo. Konserwatywność obyczajowa będzie się wyrażać w ten sposób, że chcemy wspierać rodzinę, chcemy wspierać dzieci, natomiast liberalna gospodarka to wspieranie przedsiębiorczości, niskie podatki, łatwo liczone podatki i myślę, że tutaj potrzebne jest takie podejście zdroworozsądkowe. Tutaj też przyłączę się do głosu Tadeusza Nowaka z prawicy, bo żeśmy tu na dole próbowali jak gdyby naciskać na naszą górę, żeby się prawica dogadała, ta prawica bardziej konserwatywna, żebyśmy poszli wspólnie do wyborów, jednak no z jakichś... Rozumiemy, że na dole była taka możliwość, góra zadecydowała, że panowie... Tak się nam wydaje, że na dole ta możliwość była oddzielnie. U góry, no z jakichś powodów tego porozumienia dziękujemy, nie było. Dziękuję bardzo. Pośle, ciągle jest ta możliwość. Sądzę, że jeśli będzie takie przyzwolenie społeczne, a i wola Państwa, będziemy rozmawiali. Ja myślę, że i z panem Andrzejem Paciejem też mamy wiele wspólnego. I po co zbierać 15 tysięcy podpisów, jak możemy zebrać 5 i spokojnie działać. Dziękuję. To jest oferta, rozumiem, na następne wybory. Ad vocem, tak? Do ad vocem, panie Tadeuszu. Ja to chyba proponowałem jeszcze 3 miesiące temu, jak pan pamięta. Oczywiście pamiętam, jak najbardziej. Tylko tak jak powiedział pan poseł Kazimierz Hajda, myśmy poczynili pewne kroki, jednak nasi wodzowie, jeśli można ich tak w cudzysłowie nazwać, nie podjęli inicjatywy w tym kierunku i my raczej mamy sobie jeszcze dużo do zarzucenia, ale może akurat nie ten moment zaniedbania. A są jakieś takie konkretne plany współpracy? Czy na razie tylko hasło? Proszę nas nie ciągnąć w tej chwili. Dojdziemy pewnie do tego w trakcie debaty, bo dajmy panom może
nie chcę przyjmować inicjatywy. Pan Polakiewicz właśnie już czeka. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny. Jak widać na załączonym obrazku, jestem najmłodszym z uczestników, dlatego że ruch Palikota jest bodaj najświeższą formacją polityczną, jaka startuje w tych wyborach. Jak wszyscy wiemy, ruch poparcia Palikota jest inicjatywą oddolną, która powstała właściwie na samym dole jako wyraz, można powiedzieć, niezadowolenia ludzi o, takich nazywam, otwartych umysłach, którzy czekają na systemowe i nie tylko systemowe zmiany. Są to ludzie młodzi duchem, niekoniecznie młodzi ciałem, czy młodzi wiekiem, czy niekoniecznie młodzi PESEL-em, jak to się ostatnio mówi. Wierzymy w naszych wyborców, wierzymy w to, że te słupki sondaży, które teraz są dla nas łaskawe, utrzymają się, a mało tego, że będą rosły, wierzymy w to, że wyborcy, którzy mają dość, mówiąc obrazowo, tego betonu politycznego, zechcą nowej jakości na scenie politycznej, zechcą młodych ludzi, wykształconych menadżerów na konkretnych, kompetentnych stanowiskach, które wymagają wielu nakładów pracy, dużego wkładu i odpowiednich umiejętności, a nie ukrywajmy, że młodzi ludzie, którzy w naszych szeregach, zresztą nie tylko naszych, się znajdują, mają teraz okazję i mają teraz głos w tych wyborach, bo chyba nie wszyscy do końca wiedzą, jakim głosem dysponuje każdy z nas, idąc do wyborów raz na 4 lata do parlamentu, czy raz na 5 lat na prezydenta. To jest ogromna władza i teraz społeczeństwo i teraz my, jako wyborcy, jako zwykli i przeciętni szarzy obywatele, mamy do tego prawo, mamy to obowiązek, to jest nasz obowiązek i proszę wszystkich, żeby dobrze z tego prawa skorzystać, bo jak wiemy, demokracja nie jest najlepszym systemem, jaki się udało wymyślić, ale najlepszym, jaki dotychczas funkcjonuje. I tym oto sposobem kończę moją wypowiedź. Dzień dobry. Ja nie należę do żadnej partii politycznej, też działam w związkach zawodowych i od 20 lat stykam się właśnie z tymi dołami społecznymi, widzę, jak to wygląda. Dlatego zdecydowałem się przy poparciu Polskiej Partii Pracy na kandydowanie do Sejmu ze względu na to, że nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę, szukać pracy, oczywiście wykształcone w Polsce, żeby mogły znaleźć mieszkanie i byśmy... Nasz program wyborczy Polskiej Partii Pracy oferuje wybudowanie mieszkania właśnie dla tych najuboższych, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, tak żeby każdy mógł w kraju mieszkać i wyżyć za tę minimalną pensję, która obecnie niestety jest troszkę za mała na to, żeby można było za nią wyżyć. Dlatego zdecydowałem się kandydować. Zobaczymy, co na to powie społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drugie pytanie, trochę tak też już panowie nawiązywali w swoich wypowiedziach do tego tematu. Prosilibyśmy o ocenę działalności, aktywności dotychczasowych parlamentarzystów z naszego regionu. Pan poseł nie był posłem z naszego regionu, więc też może ocenić swoich kolegów. Może zacznijmy od odwrotnej kolejności, od pana Kroka, tak? Jeśli można. Jak pan ocenia działalność posłów i senatorów z naszego okręgu dotychczasowych? Znaczy, podobała się panu działalność? Jest pan zadowolony z aktywności posłów? Obecnej kadencji? Tak. No wie pani, ja bym był zadowolony z pracy obecnej kadencji. Czy więc właśnie, co ja w ogóle, możemy to inaczej powiedzieć. W ogóle nie jestem zadowolony z pracy rządu, dużych partii, co widzimy w telewizji, w prasie, w Sejmie, puste ławy. No to niestety nie mogę być zadowolony z tej pracy, bo prawo mamy takie, jakie jest. Parlamentarzyści zamiast pilnować prawa, to lobbują na rzecz swoich miejscowości. Więc nie za bardzo jestem zadowolony z tego. Dziękuję. Z kolei, jeżeli chodzi o mnie, nie mam doświadczenia w polityce, mówię to otwarcie. Natomiast chciałbym się zaangażować, dlatego że uważam, że
ziemia sądecka i ziemia, z której ja osobiście pochodzę, gdzie, na której mieszkam, nie odnosi właściwych korzyści i właściwych sukcesów, jakie powinno odnosić. Weźmy na przykład historyczne przykłady, gdzie z tego czasu Nowy Sącz walczył przecież o stolicę z Krakowem. Były takie plany królów polskich, żeby stolicę kraju przenieść z Krakowa do Nowego Sącza. Broń Boże, nie chciałbym żadnej otwartej walki z Warszawą czy z Krakowem, absolutnie nie, ale mówię to tylko w takim kontekście, żeby wskazać na to, jaki potencjał ma ta ziemia. Jaki potencjał ma ta ziemia, jaki potencjał mają ci ludzie, a zwłaszcza potencjał turystyczny, bo nie ukrywam, że to jest rzecz, na której najbardziej powinniśmy się wszyscy skupić, bo Nowy Sącz, Sądeczyzna, czy szlaki, drogi, koleje nowosądeckie, to są szlaki transeuropejskie z północy na południe Europy, więc Nowy Sącz jako miasto leżące na przecięciu tych szlaków może z tego wyciągać jak najbardziej wymierne korzyści i nie bójmy się tego słowa, powinni na tym wszyscy sądeczanie robić interesy i z tego wyciągać wnioski już teraz na przyszłość. I krótko mówiąc, trzeba zrobić wszystko, żeby Nowy Sącz i ziemię sądecką aktywizować gospodarczo i społecznie. Proszę Państwa, no przede wszystkim inicjatywa ustawodawcza w Sejmie należy do rządu i do ministerstw. Tam powinno powstawać co najmniej 70-80% projektów ustaw. Tam są fachowcy i tam są prawnicy, oni to powinni zrobić. Więc główne zarzuty można odnosić przede wszystkim do rządu, do opcji rządzącej. Oczywiście jest też tak zwana inicjatywa poselska, senacka, czy w końcu inicjatywa obywatelska przy podpisie tam 100 tysięcy obywateli. Więc tu sytuacja jest taka, że jeżeli mamy jakieś żale do posłów, to powinniśmy je mieć głównie do posłów z opcji rządzącej, prawda? Opozycja tu ma w tym momencie znacznie mniej do powiedzenia. Z drugiej strony w Sejmie jest też taka sytuacja, według mnie najgorsza, to tak zwana dyscyplina partyjna czy klubowa. To jest największe zło moim zdaniem, jakie panuje w Sejmie, ponieważ przygotowane projekty ustaw, nawet jeżeli posłowie się z danego klubu nie zgadzają poszczególni, no to na zasadzie dyscypliny partyjnej muszą głosować tak, jak liderzy każą. To trochę przypomina sytuację na walnych zebraniach spółek akcyjnych, gdzie przyjeżdża przedstawiciel i głosuje pakietem akcji. Nie muszą wszyscy udziałowcy przyjeżdżać, on ma. Tak samo wystarczyłoby w zasadzie czasem w Sejmie, żeby na sesję plenarną przyszedł Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Napieralski i Pawlak i ilościami głosów swoich posłów przegłosowali. A pozostali posłowie by mogli na przykład pójść tam, gdzie autostrada między Konotopą i czymś tam się nie uda zrealizować i rozgarniać tam żwir i podbudowę robić i udeptywać. Mówię to w formie oczywiście żartu. Także podstawowa zasada precz z dyscypliną klubową byłoby dużo lepiej. Dziękuję bardzo. To znaczy, jeśli ja dobrze zrozumiałem pytanie, to chodzi o posłów, których tutaj nie ma. No jest obyczajem konserwatywnym, że o nieobecnych się nie powinno mówić. To nie będzie pan mówić o rządzie również. Natomiast, tak jak mówię, nasza generalna ocena jest taka, że mamy socjalizm, więc po prostu skład tego Sejmu to są po prostu socjaliści, którzy zajmują się reformowaniem socjalizmu. To reformowanie w tej chwili polega na tym, że bodajże w zeszłym roku, czy coś tak jak podają statystyki, na 106 chyba ustaw, które tam były, przechodziły proces legislacyjny w Sejmie, to bodajże 90 z tego, co się, bo nie jestem tutaj, że tak powiem, w tym momencie szczegółowo poinformowany, ale chyba dużego błędu nie popełnię, jeśli powiem, że 90% to w tej chwili już są tylko akty, które z Brukseli przychodzą i nasi posłowie właśnie je właśnie przekładają z brukselskiego na polskim. Natomiast mogę tu za założycielem UPR-u Stefanem Kisielewskim powiedzieć, że rzeczywiście ten skład, tak jak i wszystkie składy po
zasadzie po okrągłym stole, jak na socjalistów przystało, mężnie walczą z problemami, których nie ma w normalnych Ale krajach. Chcę przypomnieć, że chciał pan współpracować z politykami, którzy już w Sejmie byli. No, prawica pana Marka Jurka był nawet marszałkiem Sejmu, to też jest socjalista. Ja mówię prawie, pan Janusz Korwin-Mikke, nasz prezes i grupa posłów Unii też po polityki realnej też była swego czasu w Sejmie i to, co chcieliśmy mówić, no to wtedy staraliśmy się mówić. A ja może złagodzę swoje stanowisko tym, że nie ma nic drożnego, proszę państwa, w tym, żeby oceniać może nie tyle ludzi, a personam, natomiast posłów, którzy są osobami publicznymi i są naszymi reprezentantami. Oczywiście wszyscy wiemy, że całe szczęście, że jest ta świątynia demokracji, nakazuje co 4 lata iść do wyborów, wyrazić swoją opinię poprzez głos. I to jest to, co pani redaktor była łaskawa powiedzieć, ocena. My możemy wyartykułować wiele słów negatywnych lub wydobyć z siebie jakieś pozytywy tej działalności poszczególnych osób. Natomiast powiem tak, że bez konfabulowania, bez jakiegoś tam naginania rzeczywistości, wszyscy mamy świadomość, że okręgi jednomandatowe załatwiłyby pewnie sprawę. Wtedy ta ocena nie byłaby, nie żądalibyście państwo od nas, kandydatów, żeby oceniać tych, którzy już byli, a którzy, można tak mówić kolokwialnie, chcą tam być, dorwać się, żeby ich zamienić, to siłą faktu można by było się spodziewać po nas, że będziemy po nich jechać jak po łysej kobyle. No nie, nie o to chodzi. Ci posłowie, którzy do tej pory stanowili prawo, bo tak to już jest w demokracji, oni nie zawsze w głosowaniach zachowywali się tak, czy tak głosowali, jakbyśmy sobie to wyobrażali my, konkretnie ja osobiście. Mógłbym wyliczyć tutaj, ale nie wiem, czy na potrzeby debaty dostania się do Sejmu w ostatnim tygodniu jest potrzebne wytykanie komuś jego głosowań. On w swoim sumieniu powinien wiedzieć, jak się zachowywał i społeczeństwo polskie chyba jest na tyle zorientowane, że potrafi ocenić i ma dostęp do informacji. Dzisiaj nie jest problemem informacja. Sądzę, że państwo głosując będziecie doskonale wiedzieli, jak głosowali posłowie, jak się zachowywali i oddacie właściwie swoje głosy 9 października.